Witajcie, witajcie, jestem u tutejszego sprzedawcy. Bardzo miły pan, starszy pan, od 20 lat prowadzi tutaj wypożyczalnię skuterów, sprzedaje tam jeszcze jakieś ciuchy dodatkowo, po prostu no radzi sobie tutaj od 20 lat, no i kupuję od niego Hondę, bo jest już po prostu na miejscu, jest nowa, wszystko jest tak jak ma być. Przejechane ma do dnia dzisiejszego 900 km, właśnie trzeba zrobić pierwszą wymianę, po takim dotarciu silnika trzeba zrobić tylko pierwszą wymianę oleju. Kosztuje to 200 batów, około 200 batów i robi się to w salonie Hondy. Na dole jest dość fajnie, no bo tak, jest jeden tutaj salonik. Wszystko jest fajnie, mocno przeszklone. Wyjście prosto z saloniku na basen, więc to jest mega. Duży basen, basen jest naprawdę duży. Tutaj jest jeszcze jacuzzi, no więc jest całkiem spoko. I co? No i później tutaj jeszcze mamy taki, kurde, jadalnię taką, nie? Też duża, fajna, przestronna. No kuchnia malutka, bardzo malutka. No myślę właśnie, że jest to najlepsza opcja właśnie pod tym względem, że skuter jest dostępny, kosztuje tylko 100 tysięcy batów, wszystko jest w porządku, wszystko jest nowe, sprawdzone, dostaję właśnie teraz wszystkie dokumenty, wszystko się zgadza, numery, nadwozie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest tak jak ma być, więc no więc po prostu wchodzę w ten deal, kupuję skuter, no i będę miał swój skuter po prostu w Tajlandii. Pierwsza taka rzecz na własność. Zobaczymy, jak to wszystko jeszcze dalej się potoczy. Następnie będę musiał tylko poczekać na dokumenty takie, które przyjdą z Bangkoku, bo skuter był kupiony w Bangkoku. Trzeba taką książkę zrobić na moje imię i nazwisko. Teraz właśnie spisujemy umowę, przeleję kasę, nie dam gotówki, tylko przeleję z konta na konto, żeby mieć też jakieś takie potwierdzenie, że zapłaciłem, komu zapłaciłem, ile zapłaciłem. To taka sama kwota będzie na umowie, którą właśnie teraz sporządzamy, więc no myślę, że będzie wszystko w porządku. Trzymajcie kciuki. No i stało się. Honda kupiona, wszystko załatwione, umowy pospisywane, dokumenty wszystkie się zgadzają, kasa przelana. No wszystko, 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 wszystko załatwione. Teraz czekam tylko na Green Book, tak to się nazywa, czyli taką książkę. Książkę pojazdu, że tak powiem, w Polsce można tak powiedzieć. Tam będzie później moje imię, nazwisko, całe dane pojazdu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na to czeka się około 3-4 miesięcy po zakupie po prostu pojazdu. Tyle trzeba czekać, aż ta książka zostanie wyrobiona i tak dalej, i tak dalej. Jest to też potwierdzona informacja, bo jak wczoraj jeździłem i pytałem po salonach Hondy, czy tak to właśnie wygląda, to tak, tak to wygląda, wszystko się zgadza. Ubezpieczony skuter na rok jest, czyli do stycznia 2024 roku jest ubezpieczony. No i tyle, badań technicznych żadnych nie trzeba robić, no bo to nowy skuter, wszystko jest porobione, także no jestem właścicielem nowego skutera Hondy PCX. Tajlandii. Teraz każdego miesiąca, jak tutaj będę zaoszczędzał około 10 tysięcy batów. Jest to około 1200-1300 zł. Każdego miesiąca po prostu zostanie w mojej kieszeni. No i dzięki temu ta cena, którą wydałem teraz, ta kwota 100 tysięcy batów będzie każdego miesiąca maleć, aż się cała zamortyzuje. No i później już będę do przodu. A jeszcze dogadałem się z panem, że może nawet wtedy, kiedy będę chciał jechać do domu, oddam mu skuter, a on będzie go wynajmował i jeszcze coś nawet będzie można na tym zarobić. Jest godzina 15:30, tutaj na warsztacie, że tak powiem, są jeszcze skutery, które czekają w kolejce, czyli dzisiaj już mi nie zdążą wymienić tego oleju, ale jutro otwierają od 9 rano, więc zapraszają, nie trzeba nic rezerwować, nie trzeba nic bukować, żadnego miejsca sobie, przyjechać o 9 rano, przyjmą skuter, wymienią i wszystko będzie załatwione. Właśnie zatankowałem Hondę za 250 batów, czyli jakieś 30 zł, 7 litrów praktycznie weszło do baku. No i zobaczymy, ile zrobię na tym kilometrów. No i zobaczymy, jak to wyjdzie tutaj spalanie i wszystko, także bardzo jestem ciekaw. Ale myślę, że około 2,5 litra wtedy, kiedy jeździmy w trójkę, więc nie powinno być dużo. Paliwo kosztuje jakieś 5 zł, czy niecałe. No chyba coś koło 5 zł, więc powinno być bardzo tanio. Siemaneczko, siemaneczko. Dzisiaj dzień rozpoczynamy od wymiany oleju w skuterze. Dlatego udajemy się do salonu Hondy. Ponownie wczoraj byłem, ale nie było czasu, nie było miejsca, było już za późno. Okej, dzisiaj rano bez problemu. Od razu pan mówi, żeby wjeżdżać do środka. Jest miejsce, bo jest godzina 9 rano, jeszcze nikt nie przyjechał. Także jestem pierwszym klientem. Pani się mnie pyta, czy wymieniamy taki na olej taki dobry, czy na taki olej taki średni. No, oczywiście, że na najlepszy. Ja lubię dbać o swoje takie zabaweczki jak samochody, czy na przykład właśnie teraz skuter. I oczywiście, że olej to będziemy lać najlepszy. Taki, gold, ale jakiś full, a to jest semi-syntetyk, nie, pełny syntetyk. Zaraz zobaczymy, co ten pan nam tutaj przyniósł. No, oczywiście, że full syntetyk. Najlepszy Protek Ultra.
I tu jeszcze gear oil. Wymiana oleju w skrzyni biegów i w silniku. Dwa oleje wymieniamy. Skrzynia biegów i silnik. Przez kilka dni, od kiedy wypożyczyłem ten skuter, zrobiłem prawie 200 km. Tak o, tutaj, gdzieś po mieście. Także robi się te kilometry, naprawdę robi się. Wydawałoby się, że skuterek to wiecie, że może tak dużo się tych kilometrów nie robi, ale tutaj ciągle wszędzie jeździ się z skuterem, więc te kilometry naprawdę lecą. Salon Hondy znajduje się naprzeciwko marketiku Malin Plaza. Widzę, że już pierwsze stanowiska nawet o 9 rano są otwarte, ale tylko z owocami. Jeśli chodzi o jedzenie, to myślę, że tak dopiero gdzieś 12, 13. Pierwsi sprzedawcy i dopiero o godzinie gdzieś tak 15, 16, 17 nawet, wtedy zaczyna się duży ruch i wszystko jest otwarte. U nas głównie to są podnośniki do samochodów, a tutaj są tylko dla skuterów. Trochę śmieszne jest to, że pan mechanik w salonie chodzi w białym stroju i później wyciera ręce o spodnie i ma czarne. Śmieszne rzeczy takie, no w białym to są w szpitalu, ale w takim serwisie mechanicznym, w białym stroju, ciekawe. O, widzę, że pan przy okazji sprawdza mi ciśnienie w oponach, a też spoko, bardzo dobrze. Pan tutaj pracownik nawet ma maskę, ale na plecach. Pan nawet smaruje tutaj jeszcze nóżkę, na której trzyma się nogę. Kurde, pełny serwis, sprawdzanie powietrza, smarowanie różnych elementów, wymiana oleju skrzyni biegów, wymiana oleju silnikowego. No kurde, pełny serwis na 1000 km. Pan wziął jeszcze książkę serwisową, powpisuje wymiany i przegląd, a następna wymiana oleju przy 3500 km. Dzisiaj płacę tylko 290 batów, jest to 40 zł. 40 zł za wymianę, czyli robociznę i za olej. Olej w skrzyni biegów i w silnikowy. 40 zł za wymianę.